1-0, jest z nami Sebastian Zarepa, stoper Stalmierec. A nie to kilkanaście miesięcy temu, zawodnik Olimpii Grudziądz. Sebastian, szczególny mecz dla Ciebie. No na pewno, już pół roku temu chciałem na pewno, żebyśmy odnieśli tam zwycięstwo nad Olimpią. Jest to mój były klub, na pewno mam szacunek tutaj do kolegów z boiska, którzy jeszcze w Olimpii zostali. Ale aktualnie jestem zawodnikiem Stali Mielec i robię wszystko co się da, żeby Stal na pewno została w pierwszej lidze. Cieszę się bardzo z tego spotkania. Dla mnie taki jubileuszowy. No a poza tym 3 punkty dopisujemy i na pewno gdzieś w tej górze idziemy tabeli, bo musimy też pamiętać o tym, że w tej rundzie mamy bardzo dużo wyjazdów przed sobą i będzie ciężko punktów, więc tym bardziej u siebie musimy punktować za 3. O tym jubileuszu powiedz 2 słowa, bo to taka magiczna cyfra, liczba krąży po obiekcie, to powiedz o co chodzi. Nie, no to takie moje wewnętrzne, gdzieś tam 100 meczów w pierwszej lidze, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie doszło w górę i na pewno ta dyspozycja, forma i zdrowie będą mi dopisywały. Początek rundy wiosennej zgodnie z planem, 2 mecze, 6 punktów i staramy się uciec od tej dolnej części tabeli. Ja myślę, że to jest nawet 12 punktów, bo te spotkania tak naprawdę tutaj między nami w rozmowach są za 6 punktów. Jesteśmy w takiej sytuacji po rundzie jesiennej, że musimy punktować w każdym spotkaniu i każdy punkt jest na wagę złota, bo nie ma co ukrywać. No, pierwsza liga jest specyficzna i do tego utrzymania jeszcze spodem nam brakuje, no ale na pewno ten początek rundy jest optymistyczny i na pewno będziemy chcieli iść w tym kierunku, oby tylko każdemu z nas zdrowie dopisywało, to jest istotne.